Dzień dobry, kochani. Sprawdzam, czy mi wszystko działa. Udało mi się równocześnie połączyć i na Instagramie, i na Facebooku. Tylko nie wiem, czy mi się udało. Czekaj, na żywo. Jest! Udało mi się! Jestem cały na biało. Cześć, kochani. Witajcie w waszych domach. Witajcie w moich skromnych progach. Póki mi prądu nie odcięli, to będę tutaj z wami i wy bądźcie ze mną. Będzie fajnie, naprawdę. Dzisiaj zrobimy kolejny trening. Wybaczcie to 9-minutowe opóźnienie, ale udało mi się w końcu na Facebooku zrobić w poziomej wersji relację, a na Instagramie jestem też. Instagrama nie uprzedzałem, bo słuchajcie, nie wiedziałem, że mi się uda, jest w głowie ludzi, bo nie wiedziałem, że mi się uda też zrobić relację na Instagramie. Także jeśli ktoś jest teraz na Instagramie, tam kochani, na żywo i ma ochotę zrobić trening, to słuchajcie, zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, będą potrzebne tak naprawdę tylko w sumie hantle, więc jeśli macie, nie macie hantli, to tak naprawdę możesz sobie wziąć butelkę z wodą i też będzie dobrze. Żeby mu tu nie włączyli. O. To możesz wziąć dwie butelki z wodą. No i będziemy sobie robić, będziemy naprawdę robić fajny trening. Mam dzisiaj dla was mnóstwo niespodzianek. Będziemy ćwiczyć górę naszego ciała pięknego, ale też będziemy tu ćwiczyć. Kawałek sofy też się przyda, albo kawałek jakiegoś stołeczka, czy coś w tym stylu. Dobra, kochani, no to nic, słuchajcie, wszystko sobie rozpisałem, żeby mi się nic nie podupcyło. Słuchajcie, wezmę inną. Słuchajcie, już sekundeczkę i no tutaj włączę czas. Fajne coś dla was dzisiaj przygotowałem, naprawdę. Kalesony, słuchaj, kalesony. Białe, słuchaj, na białym wszystko widać. Matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale białego nie oszukasz. Dobra, kochani, nie ma co żartować. Ja się przestaję czytać komentarze. To jest mój pierwszy trening dzisiaj, więc będzie tak naprawdę, ten trening będzie zrobiony razem z wami. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, nie ma co. Pierwsze ćwiczenie, słuchajcie, pamiętacie wczoraj, ci, co nie pamiętają, to przypomnę. Uczyliśmy się wczoraj robić poprawnego przysiadu, czyli dupka idzie trochę do tyłu. Jak wy czujecie tutaj dwugłowy uda, dopiero siadamy, żeby jak najbardziej zaangażować poślad. Czy pamiętacie, tak? Proste kolana, wypychamy trochę dupę do tyłu i dopiero robimy przysiad. Klatka wypięta tak, żeby jak najbardziej wchodziła dupa. Jak ci wchodzą za bardzo tutaj uda, czworogłowe, to się rozkrocz troszkę bardziej i powinno pomóc. Dobra, to zaczynamy rozgrzewkę, słuchajcie, tak naprawdę. Pierwsze ćwiczenie, czyli rozgrzeweczka, przysiad i ramiona w górę. Jezu, ucinął mnie. Tutaj sobie podwyższę inną, czekajcie, sekundkę, inną sobie podwyższę. O, Boże, taki mały, a jednak mnie ucina. Dobra, chyba będzie widać teraz. O, super, dobra, to jedziemy. Czas start. Przysiad i góra. I góra. I góra. To jest na razie rozgrzeweczka. Boże, słuchajcie, Grażyny, jak wyjdziecie po tej kwarantannie wyćwiczone, to was ludzie nie poznają. Jeszcze. I jedziemy w górę. Ja mam nadzieję nie widzieć z żadnych serduszek i żadnych kciuków w górę, tylko mam nadzieję widzieć zaraz ćwiczenia. Dobra. Przeskakujemy drugie ćwiczenie w rozgrzewce. Po prostu przeskakujemy sobie do boku. Jak nie możesz skakać, to po prostu chodź na takich ugiętych trochę nogach. Wiecie, trzeba pobudzić to ciało do działania, bo uwierzcie mi, nawet mnie, bombie energetycznej mi się, słuchajcie, nie chce, jak człowiek wstaje rano o 12, to naprawdę zastanawia się, w jakiej rzeczywistości się obudzi. Jedziemy. Ale wiecie, jak się nie ma na coś wpływu, to trzeba po prostu
to zaakceptować i się w tej sytuacji odnaleźć. Super. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Wszyscy jedziemy dalej. Rozgrzeweczka, rozgrzeweczka. I wykrok. I raz. Boże, wyglądam jak taki mały kondom. Biały. Biały kondom. W takim razie co poddaję, słuchajcie, już pomysł hejterom, jak nie mogą skomentować. Biały kondom. I jeszcze. Jedziemy. Wykrok. Cyk. Pach. I jeszcze. O bosko. Dobra. Słuchajcie, teraz przejdziemy do podporu, bo będziemy dzisiaj robić bardzo dużo ręce, będziemy robić też klatkę, więc przechodzimy teraz rozgrzewany górę. Przejdź do podporu i na zmianę. Raz jedna noga, raz druga. Czyli się tak bokiem postawię. O. Brzuszek napięty, raz jedna i raz druga. Raz jedna i raz druga. Jedna i druga. I na zmianę. Jedna i druga. Raz i dwa. Super. Idziemy dalej. Rączki za głowę. To cały czas jest rozgrzewka, chciałem powiedzieć. Ręce za głowę i na zmianę. Z wydechem. Raz. Kolanko i cyk, 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 pach, pach, cyk. Jeszcze chwila. Pach i pach. I teraz truchcik po prostu w miejscu jeszcze, żeby napędzić krew do życi i za chwilę zaczynamy trening. Słuchajcie, będziemy robić w taki oto sposób, że będą cztery ćwiczenia w jednej jakby serii. Będziemy robić jedno po drugiej i potem to powtórzymy. Robię to, słuchajcie, dlatego, żeby każdy z was mógł załapać każde ćwiczenie. Jak się w pierwszej serii nie uda, to się uda w drugiej. I coś na pewno się uda. Dobra, czyli to mi się wyłączyło. Dobra. No to co? No to myślę, że możemy zaczynać. Hola seniorita. Hola seniorita, hola seniorita. Łapcie mantle albo butelki z wodą. Co tam macie pod ręką? Co tam masz pod ręką, to złap. I pierwsze ćwiczenie, przysiad, ale taki porządny przysiad, tak jak pokazywałem przedtem, czyli jest wypchnięcie trochę do tyłu, życi, siadamy i góra, wyciskamy hantlę nad głowę. Przysiad i wyciskamy hantlę na głowę, to będzie pierwsze nasze ćwiczenie. I jedziemy. Ja będę zamykał gębę, będę tylko liczył. Razem ze mną w takim samym tempie. Dobra, jedziemy. Raz, dwa, trzy, jedziemy cały czas razem ze mną, cztery, pięć, sześć, siedem, jedziemy osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dwa. Raz i dwa. Prosto było. Drugie ćwiczenie w tej serii to dzień dobry. Dzień dobry, słuchaj. Taki dzień dobry, że po prostu stajesz nogi troszeczkę szerzej niż biodra i uwaga, cofamy
tyłek do tyłu, proste plecy, nie gniemy się, proste plecy i przechodzimy mocno do tyłu, mocno życią do tyłu. To jest świetne ćwiczenie na pośladki. Delikatnie uginamy kolana, nie robimy czego, nie robimy takiego mocnego przeprostu, nie robimy czegoś takiego i powoli poślady do tyłu i góra do, tak naprawdę do spięcia życi. Jedziemy. Raz. Czujesz, jak cię ciągnie? I dwa. Jedziemy. Trzy. Powolutku. Ma ciągnąć w życi. Cztery. Pięć. Mocno żyć do tyłu. Sześć. I mocno po prostu do spięcia. Siedem. Powolutku. Osiem. Mocno żyć do tyłu. Widać dupsko moje? Widać chyba. I jeszcze dwa. Raz. I jeszcze raz. Powolutku. I dwa. Bosko. Jak nastroje, mam nadzieję, że dobrze. Kolejne ćwiczenie, kochani. Nie widzę, co się dzieje. Naprawdę, sorry, ale nie mogę czytać, ponieważ naprawdę chcę tutaj zrobić razem z wami fajny trening. Przechodzimy do podporu. Weźcie sobie hantelki. Jeśli nie macie hantli, to może być bez hantelek tak naprawdę, bo będziemy robić takie oto ćwiczenie. Na hantlach. Jeśli masz hantle, na hantlach, pompka i przyciągnięcie hantla do boku. Jeśli nie masz hantla, to zrób to bez hantla, pompka i przyciągnij rękę. Jeśli nie ciężko jest ci zrobić pompkę, zrób ją na kolanach. Jeśli w ogóle jest ci ciężko zrobić, to po prostu przyciągaj ręce w taki sposób. Naprawdę, Grażyna, niczym się nie przejmuj. Ino rób. Jedziemy. 12 powtórzeń, kochani moi. Jedziemy razem ze mną. Uwaga. Pak. Syk. Pak. Dwa. Jeszcze. Pięć. Sześć. Sześć. Siedem. Wczoraj słuchajcie siedem. Zaraz wam powiem. Osiem. Postarajcie się tutaj nie machać biodrami. Dziewięć. I jeszcze raz. Trzecią rundę. Wiem, że wczoraj też ćwiczyli ze mną chłopy. Tutaj bardzo się cieszę. Dzisiaj też coś będzie dla was, bo naprawdę te ćwiczenia bardzo fajnie będą działać też na ramiona, barki i górną część ciała. Dobra. Łapiemy hantle albo butelki z wodą i przechodzimy do podporu. Podpór, plecki proste, żyć wypięta do tyłu i uwaga, ramiona do boku. Nie zadzieramy głowy do góry. Dwa. Trzy. I piękne plecki do bikini, do staniczka. Pięć. Sześć. Nie zadzieramy głowy. Patrz w dół. Jeszcze. Postaraj się nie bujać ciałem. Raz i jeszcze raz. I raz. Bosko. Chwila odpoczynku. Jezus Maria. Czekajcie, ino się napiję. Sorry na momencik.
Sorry, musiałem się napić. Okej. I teraz, kochani, tą samą... Krzysiu! Niewypchane kalesonki. Muszę cię rozczarować, kalesonki naturalnie wypchane przez naturę. Koton, koton, wool, koton. Także słuchajcie, nie muszę na szczęście wypychać ani dziecka, ani z przodu. Dobra, kochani, jedziemy dalej. Powtarzamy tą samą serię, czyli przysiad z wyciskaniem do góry. Napijcie się wody i jedziemy dalej. I jedziemy. Słuchajcie, przysiad, wyciskanie hantli nad głowę. Teraz myślę, że wszyscy załapią. Dobra, razem ze mną, everybody. A Krzysie i inne tam zagadywacze ćwiczyć, a nie. Jedziemy, dobra. Raz. Powolutku. Dwa. Trzy. Porządny przysiad. Cztery. Pięć. Zatrzymasz chwilę na dole. Sześć, bo inaczej dupa nie urośnie. Siedem. Osiem. Dupa się właśnie kształtuje w tym momencie. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. I jeszcze raz. Dwanaście. Bosko, pięknie, ładnie. Pięknie, ładnie, słuchaj. Jak już nie możesz, to pomyśl o tych wszystkich, którzy cię w tą piękną dupę mogą pocałować. Rób dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Lecimy. Dzień dobry. Posiadaj mocno do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. Porządne dzień dobry. Cztery. Pięć. Sześć. Poślady pracują. Siedem. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze dwa. Raz. Zepnij dupę. I dwa. Bosko. Bosko, bosko. Lecimy dalej. Przechodzimy do podporu. Do podporu, kochani. Do podporu. I tak jak mówiłem, jak nie masz hantli, po prostu przyciągaj same ręce. Jak nie możesz zrobić pompki, to po prostu przyciągaj tylko same ręce. I jedziemy. Pach. Razem ze mną. Everybody. Raz. Cztery. Pięć. Sześć. Postaraj się nie machać biodrami. Siedem. Osiem. Może być na kolanach. Dziewięć. Tylko dupa niżej trochę pewnie. Dziesięć. Raz. I dwa. Mówię dupa niżej, bo niestety babki mają to do siebie, że bardzo często po prostu w kątkach wypychają, żeby wysoko żyć. I przechodzimy do opadu tułowia i plecki, piękne plecki. Opad tułowia i do boczku, razem ze mną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
9, 10, jeszcze 2. Raz i 2. O matko, chwila odpoczynku, podświetlenia ze mnie. Jedziemy, słyszę, że jadę ostro, no i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jakieś tam, słuchajcie, hejtery już się do nas dołączyły. Witajcie, hejtery! Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Jest mi w życiu chujowo, to jest cudza wina. Mam nowe słowa piosenki. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Jest mi w życiu chujowo, to jest cudza wina. Bardzo mi przykro, jedziemy dalej. Dobra, robimy żyć, co by hejtery miały w co całować. Pam, 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 w pośladeczek. Jedziemy dalej, kochani. Ci, co ze mną ćwiczą, ukochuję was bardzo. Resztę, która nie ćwiczy, też ukochuję. O matko. Dobra. Hantle w dłoń. I kochani, nogi szerzej troszeczkę niż biodra. Kolana na zewnątrz. I jedziemy, słuchajcie, po nogach. Albo hantlami, albo butelkami. Martwy ciąg. I do wyprostu pełnego. Jedziemy. Pach. I dwa. I trzy. Mocno poślady do tyłu. Łopatki spięte. Cztery. Pięć. Powolutku, tu nie chodzi o szybkość. Sześć. Siedem. Mocno poślad do tyłu. Osiem. Dziewięć. 10. Powolutku, nie przyspieszaj. Raz. I jeszcze raz. Jak mi powiecie, dziewczyny, że nie czujecie życi, to normalnie nie uwierzę. Bo tu na pewno w tych ćwiczeniach bardzo, bardzo będzie czuć żyć. Trzymamy. Zostajemy cały czas w opadzie. Zostajemy w opadzie. I raz. Do bioder wiosłujemy hantlami. Proste plecy. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Mocno spinaj łopatki. Siedem. Cofaj barki. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jeszcze dwa. Raz. I dwa. Słuchajcie. Często ludzie mnie pytają, kurczaju, czy nie prowadzisz treningów personalnych. Nie, bo nie mam na to czasu. A w tym momencie, słuchajcie, jestem razem z wami w waszych domach. Tak naprawdę wykonuję swoją pracę w tym momencie za free. Z radością to robię, bo tak naprawdę jesteśmy w takim momencie, że wszyscy musimy się wspierać. Taka prawda. Lecimy dalej. Okej. Kochani, przejdźcie do siadu. Przechodzimy do siadu. Weźcie hantla. Weź hantla albo butelkę z wodą. Mocno napinamy brzuszek i ruskie twisty. I wydychamy w powietrze w momencie, kiedy idziemy do boku. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Mocno się skręcaj. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, raz, 2, skręcaj się mocno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O matko boska. O matko. Ale czat. Ale czas, słuchajcie. To jest mój pierwszy dzisiaj trening, ale czuję, że endorfiny mi normalnie rozrzucają żyć. Lecimy dalej. Kochani, lecimy dalej. Kolejne ćwiczenie w tej serii.
Przechodzimy do boku. Łokieć pod ramieniem, łokieć pod barkiem. O, pod barkiem. Bierzemy hantelek, albo jakiś tam masz ciężar, tutaj na bioderko. I uwaga, unosimy biodro do góry. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem do góry, osiem, dziewięć i dziesięć. Bosko. I dokładnie analogicznie to samo na drugą stronę. Jeśli jesteś w stanie, możesz to zrobić normalnie na nogach, w taki sposób. Jeśli nie, to normalnie na kolanach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Jezu, co ja tu powymyślałem? Chwila przerwy. Czy jesteście tam ze mną? Czy jesteście ze mną? Ale będzie, słuchajcie, czar, naprawdę. To, te dwa ostatnie ćwiczenia, to były ćwiczenia na brzuszek. Także będziemy mieć, słuchajcie, kaloryfery po wyjściu z tych całych kwarantanny będziemy mieć kaloryfer na brzuchu. Tyle z tego dobrego będzie, ja wam to mówię. Dobra, jedziemy dalej. A, no tak, przecież powtarzamy tę serię. Do góry. Wszyscy już, mam nadzieję, że tam złapali za pierwszym razem. Jedziemy dalej. Ha. Hantle w dłoń albo butelki. I jedziemy. Wdech, dupa do tyłu. I góra, spinamy poślady. Wdech. I góra, spinamy poślady. Wdech. W moim tempie nie przyspieszaj. Wdech. Trzy. Wdech. Poczuj żyć. Poczuj mnie w dupie. Nie wiem, czy to dobrze zabrzmiało, ale poczuj mnie w życiu. Poczuj mnie mocno. Z tyłu ma ciągnąć. Mocno poślad do tyłu. I jedziemy. Pach. I do tyłu poślady. Do tyłu poślady mocno. Masz czuć cały tył, słuchaj. Całą żyć. Dwugłowa uda. Wszystko masz z tyłu czuć. Pach. I dół. Straciłem rachubę, ale robimy. Pokiel nie padnę. Robimy, robimy. Uznajmy, że jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Dwa. Stękaj, drzyj się, ile wlezie. I jeszcze raz. Pięknie. Zostajemy. Zostajemy, zostajemy. Opad. Hantler dłoń. I dobrze pamiętam, że wiosłujemy? Tak, wiosłujemy. Raz. Dwa. Mocno poślad do tyłu. Trzy. Cofaj barki. Cztery. Pięć. Nie garb się. Sześć. Siedem. Nie garb się. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jeszcze dwa. Raz. I jeszcze raz. O matko. Jest moc. Jest moc. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Czyli Russian twist. Na brzuszek. Robimy brzuszek. Słuchajcie, od paru dni nic nie robię i no otwieram lodówkę, zaraz mi się światło w niej spali. Więc trzeba naprawdę spalić te wszystkie teraz kalorie. Hantel w dłoń albo butelka z wodą i skręcamy się do boku. Pach. Pach. Mocno. Pach. Spinaj brzuch. Trzy, cztery, pięć, mocno, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, jeszcze, trzy,
4. Skręcamy się. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. O matko. No jest hardcore. Jest hardcore. Na zasadzie trzeba się wyżyć. Naprawdę. Jak cię coś wkurza, najlepiej się wyżyć na życiu, a nie na swoim życiu, ani nie na cudzym życiu, jak to nie robią co niektórzy. I przechodzimy do boku. Pamiętasz, łokieć pod barkiem, możesz zrobić na kolanach, możesz zrobić też pełną wersję na nogach. I unosimy bioderko do góry. Raz. Dwa. Powoli opada. Trzy. Cztery. Powstrzymuj grawitację. Pięć. Jak ci dupa ciąży, to powstrzymuj ją. 8. 9. I 10. Druga strona. Boże, za wymyśliłem dzisiaj. I druga strona. I jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Dawaj. Osiem. Jeszcze jedno. Dziewięć. I 10. Tarararara. O bella ciało, bella ciało. Bella ciało, ciało, ciało. Bella ciało. Napijcie się wody, moi drodzy parafianie. Pijcie wodę, pijcie wodę. Napijmy się na znak pokoju. Kuczaj tego nie widzi. Nie widzi, ponieważ ćwiczę, więc nie widzę. O matko. Jedziemy dalej. Do kolejnego ćwiczenia będzie ci potrzebny kawałek sofy albo stołka. Kuźwa, nie gadać mi i naćwiczyć. Co się tam dzieje? Kawałek krzesła albo kawałek sofy. Przysiad bułgarski, kochani. Następuje on tak, że jedną nogę zahaczamy o sofę. O. I uwaga, możemy to zrobić też z kantlami, albo z butelkami, albo bez. Zahaczamy o sofę nogę i ta z przodu, kolano idzie delikatnie na zewnątrz, nie pochylamy się do przodu. Dwa. I tu się robi poślad. Trzy. Cztery. Pięć. Powolutku, powolutku. Nie będziemy nadupcać jak podupceni. Sześć. Powoli. Siedem. Osiem. Dziewięć. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Jeszcze raz. I druga noga. Dokładnie tak samo analogicznie. Pamiętaj o tym, żeby ci kolano nie szło do środka i no na zewnątrz. I jedziemy. 10 powtórzeń. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Do wyprostu. Pięć. Sześć. Mocno spinaj żyć. Ta, co jest podparta, jest spięta. Osiem. Dziewięć. I 10. Ja pierdzielę, oszalałem. 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 Hantle w dłoń. Hantle w dłoń, kochani. Hantle w dłoń. Stajemy. Wyprostowane nogi. I uwaga. Wyciskamy hantle nad głowę. Dwa. Wdech. Trzy. Cztery.
Postaraj się, zaraz ci powiem, co się postaraj. Postaraj się nie machać biodrami do przodu. Nie. Trzymamy. O tak. Ba. Ba. I też nie podskakuj, nie rób czegoś takiego. Nogi proste. Ba. Prosiły mnie dziewczyny, żebym zdał jakieś ćwiczenia na ramiona, na ręce. Na ramiona i na ręce, no to wszystkie te ćwiczenia jak najbardziej, słuchajcie, właśnie na to są w tym momencie. Zostajemy. Proste nogi, cały czas. I uwaga, 8 powtórzeń, ramiona do boku. Pa. Bioderko delikatnie do tyłu. 3. 4. 5, 6, 7, jeszcze raz. I 8. I 8. Transmisja będzie zapisana, kochani, więc tak naprawdę będzie ją można zacząć od początku. Cały czas stoimy i uginamy przedramiona. 2. 3. 4. Powolutku. 5, 6, 7 i jeszcze raz. I 8. O matko. Ja nie mogę. Jest, słuchajcie, dobrze. Naprawdę jest bardzo dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ktoś tam ćwiczy w tym momencie. Nie ino ja. Wierzę w to bardzo serdecznie. O matko. Jedziemy dalej. Powtarzamy drugi raz. O nie, co ja mówię? Nie! Do boki szeroki przysiad z kankami. Boże, wypadło mi to ćwiczenie. Rozkraczamy się szeroko. Jedziemy. Szeroki przysiad i jedziemy. Hantelki z przodu i szeroki przysiad, kolana na zewnątrz. 3. Pośladki do tyłu i 4. 5. 6. 7. 8. Oj, właśnie, to jest koniec serii. I to jest koniec serii. O matko. Zmęczyłem się, napijemy się wody. Chwila przerwy. W chwili przerwy napiszcie mi, czy ćwiczycie. Czy ćwiczycie. Napiszcie mi, kochani, czy ćwiczycie. Chcę to usłyszeć. Oj. Boże, Monika z ortezą na kolanie ćwiczy. Matko Bosko, Monika. Dobra, jedziemy dalej. Powtarzamy tą samą serię. Czyli przy sofie... Jezus Maria, bateria mi pada. Czekajcie, bo mi bateria zaraz zdechnie. Ja mam ładowarkę. Może zdążę do... Ale czekajcie sekundkę. Grażynko, kochanie, ty śpiochu. Boże, gdzieś tu się składa ten kabel. Boże, gdzież ta dziura jest? A to. Dobra, jedziemy dalej. Przysiad bułgarski. Przy sofie. 8 powtórzeń. Nóżkę opieramy o sofę i jedziemy żyć. Raz. Kolano na zewnątrz. 2.
3, 4, 5. Chcesz mieć ładną żyć, to przed. I jeszcze raz. I druga nóżka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jak widzicie, pięć. Sześć. Siedem. I osiem. Jak widzicie, słuchajcie, spokojne ćwiczenia z ciężarem i można się naprawdę upocić, umęczyć. Na maksa kalorie się spalają, bo mamy jeszcze dodatkowy ciężar. Pracujemy na mięśniach, a nie nadupcamy tylko cardio. W tym momencie jednocześnie i się rzeźbimy, i jeszcze dodatkowo spalamy kalorie. Jedziemy dalej. Hantelki. Pach. Pach. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bosko. Uginamy ramiona. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Słuchajcie, niektórzy przez okres kwarantanny będą narzekać, płakać, jak to im źle, a niektórzy tak jak my, tu wszyscy zebrani, postaramy się jakoś z tym, jakoś tak naprawdę sobie w tej sytuacji poradzić i cieszyć się chociaż tym, że jesteśmy zdrowi, możemy sobie poćwiczyć. Kolana na zewnątrz, szeroko stajemy i przysiad. Na szeroko rozstawionych nie wymaga. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I osiem. Bosko. Została nam, słuchajcie, ostatnia seria. Została nam... Ja dzisiaj pierwszy raz ćwiczę i jest super. Słuchajcie, naprawdę, jak mi to miło słyszeć, jak ktoś mówi, że pierwszy raz ćwiczy ze mną, i naprawdę ćwiczy mu się dobrze, bardzo się cieszę i naprawdę, 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 aż chce mi się to robić. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna ostatnia seria, słuchajcie, ostatnia seria. Potem będzie jeszcze tylko niespodzianka. Jeszcze będzie tylko niespodzianka na końcu. A w tym momencie... W tym momencie już tak naprawdę to już jest ostatnia seria. W sensie powtórzmy ją dwa razy. O Jezu. Słuchajcie, hantle albo butelki w dłoń. Kładziemy się na plecach. Nie wiem, czy mi będzie widać. Kładziemy się na plecach. Hantle w dłoń. Biodro do góry. Biodro do góry. Żyć spięta. I wyciskane hantle. Pach. Dwa. Żyć spięta. Trzy. Cztery. Pięć. Cały czas żyć w górze. I wyciskamy. Poślad w górze i wyciskamy. Pach. Pach. Trzymaj, trzymaj! I trzymaj żyć mocno spiętą. Pach. Super. Zostajemy na plecach. Żyć cały czas w górze. Pośladek w górze. Dupsko do góry. I uginamy, słuchaj, przed ramiona. Zginamy i prostujemy. Zginamy, prostujemy. Zginamy, prostujemy. Zginamy, prostuj. Zginamy i prostujemy. Jeszcze. Cztery.
3, to jest na motyle, słuchaj, na fruwające firanki, tutaj takie pod pachami, żeby nic nie wisiało. To właśnie na to ćwiczenie. Zostajemy. O matko. Przechodzimy do podporu. Umrę. Przechodzimy do podporu. Pięty razem. Nie wiem, czy to widać. Pięty razem. Tak, w sensie tutaj mają być. Razem. Palce na zewnątrz. Dłonie pod barkami. I trzymamy. Brzuszek napięty, pośladek spięty i trzymamy. I liczymy razem, albo zaśpiewajmy piosenkę. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Mam w życiu kiepsko, to sąsiada wina. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Mam w życiu kiepsko, to sąsiada wina. Nowa wersja piosenki. Ej, czemu to nie działa? A. Jezus Maria, włączony. Padnie mi. Boże, wariat. Żeby nie padło, nie padaj. Moi drodzy parafianie, słuchajcie, wybaczcie mi, kochani, padł mi komputer, bo podłączyłem go do gniazdka, ale nie podłączyłem do prądu. Znaczy podłączyłem do komputera, nie podłączyłem do prądu. Już. Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej. Nie ma co się poddawać. To już są ostatnie dwa ćwiczenia w tej serii. Hantelki w dłoń. Kochani, hantelki w dłoń. Robimy taki przykód słowiański. Jesteście ze mną? Bądźcie ze mną. Dokończmy ten trening. Przykód słowiański. Proste plecy i uginamy, słuchajcie, przedramiona. 2, 3, 4. 5, nie gardzimy się, dupa nisko, 6, 7, 8, 9, 10 i teraz 1, 2, 3, plecy proste, 4, 5, łokieć wysoko, 6, wyżej, 7, 8, 9 i 10. I jeszcze nam jedna seria została. Moja niespodzianka i rozciąganko i koniec. Mam nadzieję, że się wam będzie podobało. Czy na koniec inna niespodzianka. Wróciliście? Wszyscy? Dobra. To robimy, kochani, ostatnią serię. Kładziemy się na plecy. Biodra do góry. Spięta żyć i wyciskamy. 1, 2, z takim przekręceniem hantli. Patrz, tak. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak. 3, 4, 5. Widać mnie? 6, 7, 8, 9 i 10 i uginamy. 1, 2, 3, 4. Pozbywamy się motyli, słuchajcie. I wszystkie dziewczyny, którym przybyło trochę kilogramów, słuchajcie. Idealne, bo jednocześnie wam się będzie kształtowało ciało. Wszystko się będzie ładnie wypełniało. Skóra nie będzie wisiała.
tylko będzie ładnie napięta i będzie cacy. I będzie wszystko cacy. Plank. Przechodzimy do planka. Plank. Na dłonie. Dłonie pod barkami. Brzuch napięty. Pięty razem złączone. I trzymamy. I śpiewamy. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Jest mi w życiu kiepsko, to sąsiada wina. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Jest mi w życiu kiepsko, to sąsiada wina. Ra, 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 ra. I trzymamy. Jeszcze chwila. I koniec. Przechodzimy do słowiańskiego kuca. Słowiański przykuc. I jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Jak ktoś nie może przykuca, to może sobie spokojnie stanąć i robić po prostu na stojąco. I przechodzimy do pochylenia ciała. Pochylamy się i jedziemy, prostujemy. I jeszcze trzy, dwa i jeden. Jezusie! Finito! I teraz moja niespodzianka, słuchajcie. Moja niespodzianka, ino się napije. Słuchajcie, napije się. Piję za kulisami, żeby nie widać było, co piję. O matko. Kochani, przed nami końcówka. Końcówka Moja Żyć Godo. Mój pierwszy raz. Cudownie. Kształćmy żyć. Jest mi w życiu kiepsko, to sąsiada wina. No, taka prawda, słuchajcie. Generalnie jak coś komuś nie idzie, to jest moja wina. Moja wina. Dobra. Jedziemy, słuchajcie, moja niespodzianka. Napijcie się wody i końcówka, już takie, słuchajcie, cardio na koniec. Dowalamy do pieca. Wiecie, ile ustawię czas? Gdzie to mam to? 30 sekund. Dowalamy do pieca. Końcówka i rozciąganie. Już teraz w tym momencie, słuchajcie, chcę wam zrobić taką moją niespodziankę. Po 30 sekund każde ćwiczenie, to, które będziemy robić. Jedziemy to po prostu tylko dwa kółeczka na koniec, cardio, żeby jeszcze tak po prostu dowalić do pieca. Dobra, jedziemy. Proste ćwiczenia. Jedziemy mountain climber. Dajemy czadu. Bez gadania. Pak, 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 pak. To już jest końcówka. Jedziemy. Pak, 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 pak. Góra. Trzymamy plank. Przechodzimy do planka, może być na ramionach. Spięty poszlak i trzymamy. Trzymamy. To już jest końcówka, słuchajcie, dla brzucha. Żeby doładować, słuchajcie, spalić boczki i jeszcze skatować brzuch. Trzymamy. Ach.
Trzymamy, trzymamy. Góra. Góra. I bieg bokserski, tak. To już jest końcóweczka, słuchajcie, cardio. Końcówka, dowalamy do pieca i rozciągamy. Pach, pach. Ręce za głowę i spinamy brzuch spokojnie. Przyciągamy i z każdym przyciągnięciem spięcie brzucha. Pach, 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 pach. I mocno. I spinamy brzuch. Pach, pach. Pa, 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 pa. Bosko i przysiad z wyskokiem albo przysiad na palce. I no szybko, i no szybko. To już jest końcówka. Dokręcamy po prostu krew. Niech się wpompuje. Pa, pa. Pa, pa, pa. Bosko, bosko, kochani, zrobione. Teraz będę się rozciągnąć. Cudownie. Cudownie, cudownie, kochani, cudownie. Jeszcze ino rozciąganie. Jeszcze jedno rozciąganko, lewa noga do przodu, prawa z tyłu i otwieramy bioderko i otwieramy bioderko na zewnątrz. Mam nadzieję, że się wam podobało, że generalnie było wam dobrze ze mną i że jeszcze będziecie, że jeszcze ktoś tam będzie miał ochotę. Słuchajcie, jeśli ktoś chce więcej i chce indywidualnie sobie tworzyć swoje treningi, to na kuczajfitness.pl tam można znaleźć treningi ze mną i z innymi moimi cudownymi kuczajkami, które tam trenują razem ze mną. A teraz, kochani, naprawdę podziękuj sobie za ten trening dzisiejszy, że w tej sytuacji, którą w tym momencie mamy, coś dla siebie zrobiłaś, coś dla siebie zrobiłeś, że zamiast płakać w kącie i narzekać, że wziąłeś sprawy w swoje ręce i zrobiłeś na tyle coś, na tyle, na ile mogłeś zrobić. Super. Teraz tak, posadź żyć napięty i przechodzimy takim ruchem do przodu, głowa między ramionami i rozciągamy. Rozciągamy, rozciągamy. I uwaga, teraz powolutku przechodź do prawej strony rękami i delikatnie otwórz bok lewy. I przytrzymaj tak chwilę. Rozciągnij bok cały tutaj lewy. I teraz powolutku przejdź do prawego boku, znaczy do lewego, musi stronę lewą. I rozciągnij prawy bok. Rozciągnij. Poczuj, jak się tam wszystko rozciąga. I teraz powolutku, powolutku, powolutku z powrotem wróć. Bardzo dobrze. Pięknie, ładnie, cudownie.
prawa ręka za głowę i przeciągnij do lewego boku. I teraz lewą rękę i przeciągnij do prawego boku. Super. Teraz przejdź do takiego przykuca. Proste plecy. O, tak. Przykuc, proste plecy. I spróbuj łokciami delikatnie kolana rozciągnąć na zewnątrz. I cudownie. I trzymaj tak chwilę. Pamiętaj o tym, żeby się rozciągać, żeby zakwasy były mniejsze. I rozciągamy. Trzymamy jeszcze chwilę. Super. Teraz chcę usiąść na przykład na jakimś krześle albo na sofie. Prawą nogę załóż na kolano i naciśnij lekko, pogłębiaj ruch i rozciągnij. Tak sobie normalnie załóż tak nogę i sobie tak delikatnie, cichutko tak naciskaj. Grażynko, kochanie, myszko, czemu śpisz? Czemu ty jesteś taki śpiok? I teraz druga noga. Załóż tak kolano. I trochę tak naciśnij. Grażyna, śpioku. Ja już zdążyłem trening zrobić. Śpioszku. Super. I jeszcze teraz tylko skłon do prawej nogi. Przechodzimy przez środek i lewa. I rozciągamy cały tył. I teraz powolutku wracamy. Proste nogi. Góra. I jeszcze raz. Dół. Mocno cofamy po ślady i do samej ziemi, albo dokąd dasz radę dotknąć. Dokąd dosięgnij, dokąd dasz radę dotknąć. I cudownie żyć zrobiona. Ja czuję żyć po wczorajszym treningu. Bardzo, bardzo się cieszę. Żyć zrobiona, żyć szczęśliwa. Ja jestem po prostu przeszczęśliwy. Dziękuję wam, kochani, za dzisiejszy trening. Monika, powiem ci tak, ta mata no niby się nie ślizga, ale niestety ciężko jest na niej robić wszystkie ćwiczenia na kolanach, bo jest bardzo cienka. I powiem ci niestety, no nie ma zbytnio radości z niej, jak się klęczy na kolanach, bo po prostu jakbyś klęczała na samej podłodze. Więc jedyne co, to jest taka trochę antypoślizgowa, ale nie jestem jakby z niej zachwycony pod tym względem, że nie daje żadnej takiej amortyzacji pod kolanami. Dobra, kochani, kończę. Mega zakwas po treningu. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy trening. Naprawdę. Czuję, że po prostu poślad będzie piękny. Widzimy się jutro, mam nadzieję o tej samej porze, czyli godzina 18, jutro, do zobaczenia na kolejnym kuczajowym treningu, rach, ciach, ciach, a teraz co? Idziemy się myć, buziaczki, papatki, ukochuję was bardzo. Ile ważą hantle moje? Moje ważą 7 kg, te, które mam tutaj. Jutro godzina 18 pewnie też będę. Chyba, że coś się zmieni, to wam dam znać. Ale myślę, że 18 będzie spoko. Do zobaczenia, kochani. Pa!